Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Krox, a to jest kolejny odcinek z Microsoft Flight Simulator 2020. I jak kurwa, tutaj, tutaj, jak widzicie, tutaj ścigać się będziemy dzisiaj. Ścigać się będziemy dzisiaj. Bardzo przepraszam od razu za wczorajszym odcinek. To jest oczywiście Rino, nie Reno, tylko Rino Races. Takie można nazwać, proszę Państwa. Zakupiłem ten dodatek za cirkę about 20 dolarów. Chciałem zobaczyć, chciałem poczuć wszystkie fajne aspekty, jeżeli chodzi o kwestię związaną z MFS-em i z najnowszą aktualizacją, a także z pierwszym chyba w sumie DLC, który wychodzi do właśnie Microsoft Flight Simulator 2020. No i Rino Races jest jednym z tych fajnych dodatków, który postanowiłem przetestować. Jest trochę plusów, jest chyba też trochę minusów, niestety tego dodatku. Postaram się Wam wszystko to pokazać. Zrobiłem takie dwa próbne wyścigi, plus kwalifikacje. No i trochę tutaj materiału jest. Za chwileczkę wyłączę kamerę i zacznę komentować to, co wy widzicie na ekranie. Mam nadzieję, że spodoba Ci się ten odcinek. Jak sam widzisz, najszybsze recenzje. No tylko u mnie, jeżeli chcesz więcej takich, łapka w górę, subskrypcja, komentarz. No i wsparcie, jeżeli chcesz wesprzeć ten kanał, bardzo Cię mocno do tego zachęcam. Są różne formy wsparcia, wszystko masz pod tym filmem. Warto, warto z tego korzystać, naprawdę to motywuje do dalszej m, fajnej pracy. A teraz intro i zaczynamy! Witam Was ponownie, witam bardzo, bardzo serdecznie. Witaj w Reno, tak powitała nas tutaj plansza. I rzeczywiście, proszę Państwa, bardzo fajnie jest to zorganizowane, bo mamy właśnie menu, szybką rundę w trybie multiplayer, próbę czasową i rankingi. Mamy różnego rodzaju samoloty, jak widzicie, a więc od tych najszybszych, które widzicie teraz, po te najwolniejsze i w każdym z tych samolotów jest inny ranking, a więc nie zdobywacie punktów, zaś Ściganie się do jednego wielkiego rankingu, który gdzieś tam się pojawia, tylko zdobywacie punkty do rankingów, które odpowiadają za dany samolot. Samoloty latają z naprawdę różną prędkością. Ten skrajnie po lewej, który wam pokazywałem, jest naprawdę kozacki, kozacko szybki. Tam nawet jest zmniejszona liczba okrążeń, właśnie w związku z tym, że no jest to bardzo, bardzo szybkie. Tutaj w ogóle jest mój pierwszy kontakt z Rino Ray. I tutaj zrobiłem sobie takie szybkie kółko kwalifikacyjne. I od razu zobaczcie jest odliczanie, samolot jest już w powietrzu. Mamy goł i lecisz e, przede wszystkim. Jestem zbyt wysoko, więc gra cały czas nam przypomina o co tutaj tak naprawdę chodzi, że musimy e, trzymać cały czas odpowiednią wysokość. I przepraszam, że to tak koślawo wygląda, ale jest to zdecydowanie zdecydowanie bardzo, bardzo e, ciężkie. Nie jest prosto utrzymać ten samolot w takim locie, w którym zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. E, niestety tu jest pierwszy minus, e, bardzo, bardzo duże lagi, które widzicie. Nie pomogło zrestartowanie gry, nie Pomogło zrestartowanie komputera. W Renault Air Races pojawiły się bardzo, bardzo duże lagi. Nie wiem, czy to jest kwestia serwerów, czy czegoś innego, ale być może duże obciążenie, nie mam pojęcia. Zobaczę, jak będzie w kolejnych dniach. I te lagi bardzo bardzo mocno utrudniały mi działanie i bardzo bardzo mocno utrudniały mi latanie. Jeżeli chodzi o właśnie ten kompetetywny tryb multiplayer. Tutaj na razie jesteśmy bez graczy. Jak widzicie, licznik okrążeń na tym samolocie do zrobienia w takim wyścigu będzie 8 okrążeń. I oczywiście to jest was, wasze, wasza taka kwalifikacja. Możecie sobie to oglądać z różnych trybów kamer, nie tylko z tej kokpitowej. Jednym będzie łatwiej z widoku zewnętrznego, jednym będzie łatwiej z widoku widoku wewnętrznego. I o co tutaj tak naprawdę chodzi? Widzicie te numerki 3, 4, 5 i tak dalej, i tak dalej. To są, proszę Państwa, tak zwane pylony. Pylony to są miejsca, w których, które wyznaczają tak naprawdę tor, na którym Rywalizujemy, no i my musimy je pokonać przede wszystkim w odpowiedniej odległości i musimy je pokonać na odpowiedniej wysokości. I to jest niezwykle istotne, istotne, bo gra będzie was co chwila ostrzegała, czy jesteście zdecydowanie zbyt wysoko, jeżeli chodzi o pylon. Nie ma czegoś takiego jak nisko. Jeżeli spadniecie, samolot wraca, zresztą w którymś momencie będzie to widoczne. Samolot wraca i. Leci dalej, my musimy cały czas pokonywać tę trasę. Tutaj tryb kwalifikacji sobie zakończyłem, bo stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem i najlepszym testem będzie właśnie rywalizacja z graczami. I tutaj mamy rywalizację z graczami. Jak widzicie, zgłosiło się sześciu graczy, w tym ja. I możemy sobie wyłączyć różne pomoce wizualne: pylony, tabliczki znamieniowe, wyświetlanie gracze, etc. etc. Mamy oczywiście warunki atmosferyczne, siłę wiatru, kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne wszystko w takim mniej więcej standardzie. No, i wyścig już z ludźmi rozpoczyna się od kółka kwalifikacyjnego, a więc musimy, tak jak w Formule 1 troszeczkę, czy w ogóle w sportach motorowych, musimy najpierw się zakwalifikować i to, z jakiego miejsc, jaki czas tutaj osiągniemy, da nam miejsce w kwalifikacjach i z tego miejsca wystartujemy w wyścigu. To jest logiczne, tutaj nie ma jakiegoś nie ma jakiejś większej logiki, nie ma w tym jakiegoś większego rozumienia. Po prostu musicie zrobić jak najszybsze czasy, żeby startować z pierwszej pozycji, żeby mieć większe szanse na zwycięstwo. No i przyznam szczerze, że mi te kwalifikacje chyba nie wyszły, z tego co dobrze pamiętam. Kilka tych tutaj rywalizacji z graczami przeszedłem, przeszedłem troszeczkę, bo wiecie, ja lubię, lubię rywalizować, lubię lubię, lubię tryb kompetytywny w grach, więc jeżeli inni gracze są, nie gracze komputerowi, którzy, wiecie, z komputerem nie lubię się ścigać, a jeżeli, o widzicie, tu już pierwszy błąd, jestem zbyt wysoko, jestem na złej linii wyścigowej, oh my god, strasznie to wyglądało, czuję się jak w F1, w pierwszych moich wyścigach, no i tutaj niestety gleba, i widzicie, gleba i po Wracam z powrotem do latania. I tutaj, tak naprawdę, ja dostrzegłem, że w tych samolotach niezwykle szybkich, pochodzących i przerobionych, samolotach z II wojny światowej, trzeba być cały czas praktycznie w zakręcie. Są oczywiście proste, tak jak widzicie teraz, ale tutaj już od czwórki, od czwartego pylonu, praktycznie cały czas jesteście w zakręcie i jeszcze musicie kontrolować wysokość. Jak widzicie, ja jestem zbyt wysoko. No i przeleciałem to fatalnie, ale już po piątym pylonie jest szósty pylon, lecimy dalej znowu zbyt wysoko. Niestety Krok się musiał się z tym e, mocno tutaj rozeznać. Niestety, tak jak już mówiłem na początku, bardzo duże problemy powodowało u mnie e, powodowały u mnie lagi. O, widzicie, tu teraz mi tak przylagowało, że nie byłem w stanie nic zrobić, a przyznam szczerze, że w trybie multiplayer było zdecydowanie gorzej, więc nie wiem, z czego to wynika. Kwalifikacje kończą się za 60 sekund. E, to świadczy o tym, że pierwszy z graczy, którzy który najszybciej pokonał to kółko kwalifikacyjne, już jest na mecie. Ja niestety dopiero gdzieś. Na szarym końcu się tutaj kwalifikuje. Jak widzicie, kwalifikacje są zakończone i od razu pojawiają się wyniki, że pan na pierwszym miejscu pokonał tę trasę w minutę i 843 tysięczne. No ja pokonałem trasę w minutę 12, ale to wszystko przez błędy, które tutaj popełniałem. I koniec kwalifikacji za 25 sekund. My tutaj od razu chyba przeskoczymy dalej. Mam taką nadzieję, tak? Przeskakujemy do wyścigu i tutaj już zaczyna się wyścig. Startujemy z pozycji, z której się zakwalifikowaliśmy. Zaraz obok nas są ludzie, którzy oczywiście zakwalifikowali się nieco wyżej. No i tutaj zaczyna się już walka z innymi graczami. Jak widzicie, w tym wyścigu, tym nieco wolniejszym samolotem w całej tej stawce, musimy pokonać 8 okrążeń. No jak widzicie, rzeczywiście jest to tryb kompetytywny. Widzimy innych graczy. Przyznam szczerze, że nie próbowałem się z nimi zderzać, więc wam nie powiem, czy, czy można się zderzać, czy nie można się zderzać. Oby nie, bo to by psyło. Bo psuło zabawę, i ludzie by na siebie polowali. No i przyznam szczerze, że ten początek był dobry, bo ja świetnie zacząłem. Wskoczyłem na drugie miejsce. Tutaj znakomicie tą sekcję pokonałem. Siódmy, ósmy i dziewiąty pylon razem do startu i mety, czyli linie okrążenia te pylony pokonałem bardzo dobrze. Problemy zaczęły się bodajże od czwartego albo od piątego pylonu, czyli dla mnie najgorszego fragmentu toru. Nie wiem dlaczego ten tor jest dla mnie O i widzicie, już tutaj trzeci pylon zepsułem i za chwileczkę najprawdopodobniej będę psuł kolejne. O, więc właśnie. Powrót na trasę. Lot powyżej maksymalnej dozwolonej, dozwolonej wysokości. Jesteśmy już na czwartym okrążeniu. Jak widzicie, za chwileczkę będzie dyskwalifikacja. O, właśnie. Dlaczego się stała dyskwalifikacja? Ponieważ nie możecie przelatywać obok pylonów z innej strony niż one są zaznaczone. Czyli przelatujecie zawsze po prawej stronie pylonu, a nie po lewej. Czyli nie tniecie pylonu. No i tak to niestety wyglądało. Zostałem zeszłym. Jego pierwszego wyścigu zdyskwalifikowany. Ale to nie koniec, proszę Państwa. Stwierdziłem, że nie ma co się poddawać, i wziąłem kolejny samolot. Teraz tym, tym razem ten najszybszy, w którym zdecydowanie prędkość jest wyższa. I widzicie lagi, lagi, lagi i jeszcze raz lagi. Zaczynamy od szóstego pylonu. To jest oczywiście kółko kwalifikacyjne. Lecimy 375, 380 węzłów. Silnik na 99%, a więc tutaj nie odpuszczamy manetki gazu. Nie odpuszczamy naszych przepustnic. Ósmy, dziewiąty pylon poszły bardzo dobrze. W ogóle to okrążenie nie będzie jakieś tam fatalne. Nie narobię wstydu. Może, może, może w ten sposób. No i, i, i to okrążenie pójdzie nam w miarę, w miarę fajnie. My się tutaj zmieścimy w bodajże w około minutę. Na... I zobaczcie, cały czas musicie być w takim... Kurde, no zakręcie, cały czas musicie, cały czas praktycznie wasze skrzyd lewe skrzydło jest pochylone na lewą stronę i cały czas, no tutaj akurat na prawą stronę się troszeczkę pochyliliśmy. O i tutaj ostry zakręt, zaczynamy i bardzo, bardzo mocno próbujemy wykręcić nad piątym pylonem, gdzie niestety również pojawiają się lagi. Szósty pylon, siódmy pylon, ósmy, dziewiąty i linia okrążenia powinna nas za chwileczkę powitać, a więc to zdecydowanie lepsze okrążenie. Oczywiście w prawym górnym rogu pod czasem i liczbą okrążeń macie też minimapkę. To Wam może pomóc mniej więcej, gdzie rozmieszczone są pylony i jaka jest Wasza pozycja względem właśnie tych pylonów, które widzicie teraz na ekranie. Dziewiąty pylon, proszę Państwa, idealnie praktycznie przeleciałem. Już ktoś zakończył kwalifikację i ja docieram do mety, gdzie zakończyły się kwalifikacje na drugim miejscu, bo panowie Lee li i Kicking Artist nie ukończyli tego, tych kwalifikacji. 3 sekundy zabrakło mi do faceta, który był na pierwszej pozycji i koniec kwalifikacji właśnie teraz nastąpił i my przechodzimy do oczywiście startu wyścigu. Tutaj start wyścigu powinien być szybciutki, bo tak to pociąłem, żebyście nie mieli tutaj z tym najmniejszych problemów. No i lecimy dalej, lecimy dalej, teraz najszybsze. I przyznam szczerze, że troszeczkę spierdzieliłem ten wyścig, bo na początku byłem w sumie na wysokiej pozycji, ale z drugiej strony ukończyłem ten wyścig i to jest z tego wszystkiego najlepsze. Startujemy ten wyścig i będziemy sobie ogarniać. Zaczynamy od czwartego pylonu, a więc najtrudniejszej w sumie dla mnie sekcji. Ja nawet chyba przez chwilę byłem tutaj na prowadzeniu. Tak, byłem przy naprowadzeniu i tutaj już na początku popełniłem fatalny błąd, który spowodował, że panowie Kicking Artist Lee i Blue Jander, nie wiem jak to przeczytać, odskoczyli mi na taką odległość, że już później nie mogłem ich swobodnie dogonić. Kicking Artist chyba się poddał i gdzieś tam zaczął ciąć te wszystkie pylony, ale widzicie, siódme, ósme i dziewiąte to chyba moja najbardziej ulubiona. Sekcja właśnie na tym, na tym torze w yy, yy, RINO. Yy, no po, fajnie się to leci tutaj. Fajnie się to leci. Praktycznie cały czas w zakręcie. Yy, muszę znaleźć na to sposób własny. Każdy z Was musi znaleźć na to sposób. Yy, bo wydaje mi się, że. Yy, ten dodatek jest bardzo warty uwagi, powiem szczerze. My wczoraj sobie na streamie ponarzekaliśmy trochę na niego, że jest do drogi, ale przyznam szczerze, że tak, w tym podstawowym pakiecie, może teraz właśnie o cenach i o tym, co tutaj mamy dostępne za najniższą cenę. A więc tak, kupiłem ten dodatek za 97 zł, a więc to jest, no, cirka about 19 dolarów czy 20 dolarów, nie powiem Wam konkretnie, bo już to było przeliczone na złotówki, ale twórcy zapowiadali, że to będzie 19,99, jeżeli chodzi o dolary. Amerykańskie. I teraz o co chodzi? W tej podstawowej wersji, w Expansion Pack, to się chyba nazywa Reno Air Races, dostajecie cztery samoloty i oczywiście możliwość rywalizacji z innymi graczami. Ale co jest najważniejsze, słuchajcie, dostajecie po jednym samolocie z. Każdej kategorii, to nie jest tak, że dostajecie jakieś cztery randomowe samoloty. Dostajecie cztery samoloty z każdej kategorii, a więc nawet ten podstawowy pakiet umożliwia Wam rywalizację praktycznie w każdej kategorii i zdobywanie tam punktów. Ja zakładam, choć to muszę jeszcze zweryfikować, pozwólcie, że zostawię to jako domniemanie. Ja zakładam, że wszystkie samoloty są równe. Jeżeli chodzi o osiągi, więc nie ma takiej sytuacji, albo przynajmniej nie powinno być takiej sytuacji, że panowie za sobą i Microsoft zrobili coś takiego jak pay to win. Mam nadzieję, że tak nie jest, że musimy kupić lepszy samolot, żeby być szybszym. No, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Jesteśmy na trzecim okrążeniu. Nie wiem, czy widzieliście wcześniej taki efekt. Może będzie to jeszcze widać, jak samoloty zlatują niżej, są fajne efekty tego, jak blisko ziemi lecą i podbijają piach, kurz i wszystko, wszystkie okoliczności, które temu towarzyszą, więc to jest mega fajne. Pod mapą pokazany jest również czas, jaką mamy stratę do samolotu przed nami. Oczywiście liczyłem na to, że tutaj panowie popełnią jakieś drastyczne błędy. No takich błędów raczej nie popełnią. Pod koniec już się uspokoiło z lagami, nie było tak źle, ale o wilkumowa teraz się akurat lagi pojawiły. No i tutaj czwóreczka jak zawsze niezbyt dobrze zrobiona i tu chyba utraciłem kontrolę, choć joystick był mocno do góry i w lewo. Niestety utraciłem kontrolę nad samolotem uderzyłem w ziemię i tym samym panowie Lee i Blue Jander odlecieli mi na bardzo, bardzo dużą odległość. Jak widzicie za mną Kicking Artist już się nie liczy, ponieważ pan ma już trzy ścięte pylony, jeszcze dwa i go zdyskwalifikują. Na prowadzeniu Lee ma ścięty jeden pylon, a więc pamiętajcie, pięć ściętych pylonów dyskwalifikacja. I tak mówiąc całkowicie szczerze, Wracając do tych wszystkich cen i tego co tam wczoraj na streamie sobie mówiliśmy, pisaliśmy, rzeczywiście te expansion paki i wszystkie samoloty do Reno Air Races kosztują krocie. 967 zł oni sobie zażyczyli za pełny full pakiet ze wszystkimi samolotami i tak dalej i tak dalej. I tu kolejna katastrofa niestety i pierwszy ścięty pylon staje się moim udziałem. No takie są niestety okoliczności. Musimy się z tym pogodzić, że ja się dopiero tego trybu uczę, ale chciałbym zobaczyć jak wyrywali na w wirtualnym niebie może być to naprawdę niezwykle niezwykle ciekawie. A więc za 20 dolarów dostajemy naprawdę bardzo bardzo fajną dawkę emocji w Microsoft Flight Simulator 2020. Zwłaszcza że przyznam, dawno nie widziałem gry tak kompetytywnej, znaczy takiego dodatku kompetytywnego do jakiegokolwiek symulatora lotniczego, w którym z którego udało mi się korzystać, więc nie posmakowaliśmy tego w żadnym FS 2004 FS -ie. Czy preparedzie, czy także explainie. A więc taki bardzo miły, miły aspekt tego, że twórcy, twórcy coś robią. To nie jest tak, że siedzą bezczynnie, zakładają ręce i myślą, że jakoś to się rozwiąże, bo będą dodatki produkowane przez graczy. Zakładam, że to też jest bardzo duże pole do popisu dla moderów, którzy ciekawe, co zrobią z tymi wyścigami, bo być może będzie tak. Że nie tylko w Reno, w Nevadzie będziemy rywalizować, bo być może moderzy dodadzą jakieś inne lokalizacje, które sobie wymyślą, i przyznam szczerze, że byłoby to jakieś fajne rozwiązanie, bo na przykład, nie wiem, w jakichś różnych biomach czy w różnych warunkach atmosferycznych moglibyśmy rywalizować z innymi graczami. Nawet można by było wówczas potworzyć jakieś sezony, które rozgrywalibyśmy na różnych torach z różnymi graczami. Czemu by nie? Okrążenie 6 na 6. Wyścig kończy się za 57 sekund. Jak widzicie, Kroksiu, pomimo tutaj bólów i cierpień i zbyt wysokiego latania, a także zcięcia jednego pylonu, donatuje do mety i kończy ten wyścig na dobrym trzecim miejscu na czterech graczy. Nie jest źle. Jak widzicie mamy podsumowanie. Wyścig zakończony. I co tutaj się jeszcze pojawi? Pojawi się podsumowanie. Co jest bardzo, bardzo ważne i to jest to o czym mówiłem. Jak widzicie, zająłem trzecie miejsce z czasem 6 minut 4 sekundy, 609 tysięcznych. Klikamy sobie kolejny, jak widzicie też potwierdzenie. No i spadam w klasyfikacji. Jak widzicie Jet wynik. Zwycięzca dostał za to 2041 punktów, ma 2041 punktów. Mam nadzieję, że ja do tego wrócę za chwileczkę. O, widzicie i jest ranking top 10 świata ludzi, którzy najwięcej wygrywają. Mój ranking nie jest zbyt dobry, bo jest. Jestem 418 w rankingu, mam 7974 punkty, a bierze się to oczywiście z wygrywania. A więc jak sami widzicie, proszę Państwa, mega fajny tryb. Ja się dobrze bawiłem. Wydaje mi się, że to jest wydatek warty tych pieniędzy, choć nie każdy mógłby może sobie to na to pozwolić, więc nie jest to na pewno dodatek obowiązkowy. Ci, którzy nie lubią jakiejś rywalizacji w lotnictwie, albo w ogóle nie lubią rywalizacji, bo nie tylko w lotnictwie. No to sobie mogą odpuścić ten dodatek, ale ci, którzy, którzy, którzy na przykład, nie wiem, od czasu do czasu lubią się pościgać albo lubią na przykład zdobywać punkty w rankingach, no to ten dodatek jest świetny, no bo. Ja się bałem, że tutaj nie będzie żadnych rankingów. Tego się bałem. Że sobo trochę oleje rankingi, że zostawi takie wyścigi. Dookoła pościgamy się i fajnie, ale w sumie bez żadnych punktów i tak dalej. Okazuje się, że punkty są. Punkty liczą się do rankingu. Nie wiem, co z tego będzie, bo raczej nic. Ale można mieć satysfakcję z tego, że się wygrywa, zdobywa punkty i powiedzmy opanuje się kolejny samolot, przynajmniej w takim szybkim lataniu. Pamiętajcie, niezbyt wysoko nie ścinajcie pylonów. Zapoznajcie się z tym. I dajcie w komentarzu opinię, co wy myślicie o Rino, R-Race i jak to wyglądało. Ja mam nadzieję też, a właśnie dajcie mi znać w komentarzach, czy też macie tam takie lagi, bo przyznam szczerze, że trochę mnie to zniechęciło do dalszego funkcjonowania. Odpalę jeszcze w, za kilka dni, zobaczę, czy jak się uspokoi na serwerach, to dalej tak będzie. Bo jeżeli te lagi były spowodowane przez Microsoft i Asobo, to znaczy, że coś jest niedopracowane, a jeżeli przez mój komputer, to będę przepraszał. Tymczasem ja Was zachęcam do tego, abyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję, komentarz przede wszystkim, przede wszystkim. Bardzo Was proszę o komentarz, to bardzo pomaga i mobilizuje do dalszej pracy, a jeżeli chcesz, to możesz ten kanał wesprzeć. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że dzisiaj byłeś ze mną. Mam nadzieję do, do następnego odcinka. W następnym odcinku pokażę Wam różne inne opcje związane z Sim Update 7 do Microsoft Flight Simulator 2020. Mówił do Was Krox. Pozdrawiam. Cześć.